tym filmie odpowiem na pytania, które zadaliście mi na Facebooku. Poruszę m.in. temat tego, jak stres wpływa na mój poziom cukru, jak poziom cukru wpływa na mój nastrój. Powiem również o tym, ile posiłków dziennie powinna jeść osoba z cukrzycą, a także odpowiem na pytanie o związek cukrzycy z koronawirusem. Zapraszam do oglądania. Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Nie Słodzę. Kilka dni temu na swoim Facebooku poprosiłem Was o to, żebyście zadawali mi pytania do kolejnego Q&A. I właśnie dzisiaj przyszedł ten dzień, odpowiem na Wasze pytania, dziękuję Wam za wszystkie, które zadaliście. Zostawcie proszę łapkę w górę, subskrybujcie kanał Nie Słodzę, no i zaczynamy. Jak wspierać dziecko, nastolatka, kiedy przychodzą gorsze momenty i pytania typu dlaczego mnie to spotkało? Nie obraźcie się, ale przy tym pytaniu niestety również muszę odpowiedzieć, że jest to sprawa bardzo indywidualna i jako, że jestem z wykształcenia psychologiem, no to nie mógłbym pozwolić sobie, sumienie by mi nie pozwoliło na takie duże uproszczenie, żeby wiesz, powiedzieć ci co masz, powiedzieć konkretnie swojemu synowi, żeby mu w takiej sytuacji pomóc. Dlatego na to pytanie muszę odpowiedzieć ci z własnego doświadczenia. I w moim przypadku to było tak, że ja, zdaje się, nigdy nie zadawałem sobie takich pytań, dlaczego akurat mnie to spotkało, bo ja już w momencie diagnozy, kiedy leżałem w szpitalu, jakby zaakceptowałem to, że jestem chory i zaakceptowałem tą taką przypadkowość. W sensie uwierzyłem w to, że nie miałem wpływu na to, że zachorowałem na cukrzycę typu pierwszego, więc jakby nie drążyłem tego tematu. Były pewne czynniki, o których głębiej myślałem, typu, że na przykład może było to spowodowane gwałtownym stresem, ale jakby nie rozmyślałem o tym więcej. Natomiast oczywiście w swoim życiu i 8-letniej karierze z cukrzycą miałem mnóstwo takich momentów, w których mówiłem, że nie chcę mieć tej cukrzycy i że generalnie jest mega słabo, że jestem chory. I to były takie momenty, kiedy na przykład pół nocy spędziłem na podnoszeniu poziomu cukru, a potem na zbijaniu tego cukru. Albo jak kiedyś miałem cukier ponad 500 i myślałem, że umrę. No to wtedy faktycznie pojawiały się takie gorsze momenty, takie momenty zwątpienia. Jednak ja akurat mam tak, że kiedy ten cukier jest w miarę okej, to mi te problemy odchodzą. W sensie nie siedzę taki, że jak wszystko jest okej, to myślę sobie, kurde, wszystko jest okej, ale ta cukrzyca, wtedy byłoby dopiero okej, gdyby jej nie było. I ja się nad tym nie zastanawiam, nie myślę jakby to było, gdybym nie miał cukrzycy. No ja zaakceptowałem ją po prostu i uważam, że to jest jedyna droga do tego, żeby móc pójść dalej. To jest po prostu zaakceptowanie tego, że jest się chorym. Ja myślę również, że kluczowe jest tutaj to, żebyśmy umieli zaakceptować to, że czasem mamy gorsze momenty, jeżeli chodzi o poziomy cukru. I ja na przykład mam tak, że kiedy mam cukier przez kilka godzin, na przykład 250, no to nie jest tak, że ja siedzę i wyrywam sobie włosy z głowy i krzyczę, o Boże, jaka ta cukrzyca jest straszna, czemu ten cukier się nie chce słuchać. Ja po prostu akceptuję to, że tak wygląda życie z cukrzycą i że po prostu czasami takie momenty są. Ja pozwalam sobie na to, żeby takie momenty były. Oczywiście staram się, żeby ten cukier był jak najdłużej w normie, ale wiem, że no nic mi się nie stanie, jak przez te kilka godzin będę miał zły cukier. No ja pogodziłem się z tym, że do końca życia, czyli jeszcze mam nadzieję wiele lat, będę miał tą cukrzycę, więc takie momenty będą się zdarzały. Po co płakać nad rozlanym mlekiem? Lepiej zrobić wszystko w danym momencie, żeby ten zły okres jak najszybciej się skończył, no bo przecież w końcu ten cukier spadnie albo wzrośnie, prawda? I myślę, że czynnikiem, który może takiej osobie, nastolatkowi czy dziecku w tym pomagać, to jest to, żeby jego podejście i jego zdanie podzielało jego otoczenie, żeby właśnie nikt nie starał mu się tej śruby jeszcze bardziej dokręcić, jakby ponad jego siły. Może odpowiedź już była, ale za mną to pytanie chodzi teraz. Ile razy dziennie powinien jeść cukrzyk? Moja córka, cukrzyca typu pierwszego od 3 lat, nie chce jadać co 3 godziny, czy też 5 posiłków dziennie. Tutaj od razu muszę podkreślić, że ilość posiłków, które powinniśmy jeść w ciągu dnia przy cukrzycy typu pierwszego, to jest sprawa dość mocno indywidualna. I moim zdaniem tutaj główne wyzwanie, jeżeli chodzi o te większe przerwy między posiłkami, polega na tym, żeby opanować cukier właśnie między posiłkami, no bo czasami może być tak, że jeżeli mamy między posiłkami zbyt długą przerwę, to
poziom cukru sam z siebie może zacząć nam iść w górę. Trochę organizm tak się broni przed spadkiem i cukier idzie samoistnie w górę i potem jest za wysoki cukier przed kolejnym posiłkiem. Albo może też się stać w drugą stronę, że jeżeli mamy wystarczającą ilość insuliny bazowej, no to między posiłkami, przez to, że przerwa między tymi posiłkami jest za duża, no to cukier niestety może spadać. I wymieniłem właśnie te dwa warianty, ponieważ sam na sobie doświadczyłem tych dwóch wariantów w zależności od okresu, w jakim byłem. Na pompie insulinowej dużo rzadziej zdarza mi się, że cukier sam z siebie między posiłkami jakoś mocno wzrasta, także jest za wysoki przed kolejnym posiłkiem. Zazwyczaj mam niestety tak, że po prostu cukier mi spada do kolejnego posiłku, jeżeli tą przerwę mam zbyt długą. Ja na przykład miałem problem troszeczkę w drugą stronę, bo ja po prostu bałem się jeść więcej niż 3-4 posiłki na dobę, ponieważ bałem się tego, że będą mi się nakładały dawki insuliny, bo jak wiecie, insulina, kiedy ją podamy, ta doposiłkowa, no to ona jest aktywna w naszym organizmie nie przez 2 godziny, w sensie, że jak zmierzymy cukier, to po tych 2 godzinach już insulina nie działa, tylko działa mniej więcej przez 4-5, nawet ponad 5 godzin, więc trzeba uważać, kiedy jemy więcej posiłków dziennie, żeby dawki insuliny się nie nakładały, bo to może po prostu skończyć się hipoglikemią i w moim przypadku często się tak działo, więc ja zawsze gdzieś tam czułem strach przed jedzeniem zbyt dużej ilości posiłków i szczerze Wam powiem, że ja najczęściej jem 3 albo 4 posiłki dziennie. I ja się do tego przyzwyczaiłem, ja po prostu jem trochę większe posiłki i dla mnie to jest na przykład niewyobrażalne, żebym ja dziennie jadł na przykład 5 czy 6 posiłków. Ja myślę, że zwyczajnie nie miałbym na to czasu i ochoty, żeby przygotowywać tyle jedzenia, żeby mierzyć cukier. No teraz rzadziej mierzę cukier, bo mam Dexcoma, ale musiałbym podawać sobie insulinę, liczyć to, uwzględniać aktywną insulinę. Nie zawsze mam na to ochotę. Oczywiście zdarzają się czasami dni, że jem w święta na przykład, że jem 5 czy 6 razy w ciągu doby i jest okej. Jednak miałem taki problem z tymi nakładającymi się dawkami, teraz już ten problem no raczej u mnie nie występuje, ale był taki i dlatego mówię, że jest to kwestia jak najbardziej indywidualna. Także jeżeli Twoja córka ma ochotę zjeść tylko 3 posiłki dziennie, to jeżeli jesteście w stanie ogarnąć poziom cukru przy tej ilości posiłków, no to jest okej, jeżeli jej pasują i ona nie umiera z głodu po tych 5 godzinach, no to możecie zostać przy 4 posiłkach, przy tej technologii, którą teraz mamy przy nowoczesnych insulinach, przy pompach insulinowych i CGM-ach, ja uważam, że jest to dużo łatwiejsze, że możemy po prostu sobie pozwolić na troszeczkę więcej swobody, jeżeli chodzi o odżywianie. Raczej nie zalecałbym 2 posiłków dziennie, bo to jest takie, wiecie, momentalne obciążanie organizmu, to mogłoby się nie skończyć za dobrze dla osoby na insulinie. Ja bym prosiła o odpowiedź, jak poziom cukru wpływa na Twój nastrój. Pytanie to kieruję dlatego, że mój prawie 12-letni syn przy wysokich cukrach jest mocno pobudzony, taka małpka z niego i nauczyciele wpisują mu uwagi na lekcji. Rozmowy były, nic nie dały. Dziękuję. Ja zazwyczaj jestem bardzo ostrożny w takich kwestiach i raczej jestem daleki od tego, żeby każde jakieś dziwne zachowanie czy jakieś wahania nastroju łączyć z poziomem cukru. No bo ja powiem Ci ze swojego doświadczenia, jestem dorosły, może powiem Ci trochę więcej niż Twój syn. U mnie nastrój pod wpływem cukru zmienia się naprawdę przy skrajnych wartościach. W sensie jak mam hipoglikemię i tutaj mówię o wartościach 40-50, to dopiero wtedy ja odczuwam jakieś wahania, nerwowość i tak dalej, złość czasami przy tych niższych wartościach. A jak mam z kolei w drugą stronę, czyli mam wysoki cukier, to naprawdę muszę mieć bardzo wysoki poziom cukru rzędu około 300, żeby poczuć właśnie to samo co przy hipoglikemii, czyli taka nerwowość, wahania nastroju, drażliwość. I to właśnie mówię, że dopiero przy tych skrajnych wartościach, w sensie to nie jest tak, że jak będę miał cukier 150, to wtedy zaczyna mi się coś dziać. Ja oczywiście dbam o swoją glikemię, pewnie inaczej niż Twój syn, pewnie jeszcze jest za młody. Ja dbam o swoją glikemię sam, osobiście. Więc w momencie, kiedy mi coś nie wychodzi, na przykład robię w kółko to samo z cukrem, wiem, że powinno być dobrze, a tu jak na złość nic nie działa, cukier się nie słucha i tak dalej, no to wtedy ja właśnie czuję takie wahania nastroju. Wtedy mogę być nerwowy, wtedy może mi coś dolegać, wiecie, psychicznie, nie? Ale w takich sytuacjach na co dzień, przez same wahania cukru, no to nie za często.
Jak jest z tym podróżowaniem i pompą insulinową? Przed startem i lądowaniem odłączyć, a jak jest w górze? Odpięłam kiedyś córce pompę i widziałam, że ciśnienie wypycha insulinę. Potem kontrolowałam cukier z palca. Ja kiedy lecę samolotem, to od jakiegoś czasu, kiedy mam pompę insulinową, no to staram się odłączać tą pompę od ciała. W sensie odłączam dren od ciała na czas startu i lądowania, bo wówczas najbardziej w samolocie zmienia się ciśnienie. Więc te pierwsze 20-25 minut, może 30, nie wiem, może coś koło tego czasu, to staram się mieć pompę odpiętą, czasami ją zawieszam, ale generalnie chodzi o to, żeby nie przylegała ona do ciała na wkłuciu. Z bardzo prostego powodu. Po prostu przy zmianie ciśnienia insulina potrafi w drenie sama się przemieszczać, potrafią się robić pęcherzyki powietrza, no nie chcemy mieć tego w drenie od pompy insulinowej, więc ja robię tak, że tylko właśnie na czas startu i lądowania odłączam tą pompę i zaraz po wylądowaniu, kiedy ciśnienie będzie już wyrównane, przewijam pompę, wypuszczam pęcherzyki powietrza, jeżeli takie są w drenie i podłączam pompę z powrotem, ewentualnie uzupełniam ilość insuliny, jeżeli naprawdę długo miałem tą pompę odłączoną, wiecie, żeby cukier nie był zbyt wysoki. Polecam Wam to robić, polecam Wam obserwować w ogóle te dreny, bo ja kiedyś tego nie robiłem i dopiero potem zauważyłem, że faktycznie robią mi się pęcherzyki w drenie. No nie chcemy mieć kilku centymetrów, czy tam 10-15 centymetrów powietrza w drenie, no bo to jest nawet kilka jednostek insuliny, no i może to być przyczyna wysokich cukrów. Nie wpływ stresu na cukry. Cukrzyca i stres, poziom cukru i stres to jest moim zdaniem temat rzeka i kiedyś pewnie przygotuję na ten temat osobny film i dzisiaj też troszeczkę na ten temat się rozgadam, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale w wielu publikacjach jako jedną z przyczyn cukrzycy czasami wymienia się właśnie stres. I powiem Wam, że może coś w tym być, ponieważ ja tuż przed diagnozą miałem tak olbrzymią ilość stresu, jak prawdopodobnie nigdy w życiu. I jeżeli faktycznie stres miał wyrządzić jakieś trwałe zmiany w moim organizmie, to tamten okres był najlepszy. No i skończyło się cukrzycą. Nikt mi nigdy nie odpowie, czy to jest od stresu, no bo coś takiego raczej nie jest w organizmie zapisane, a przynajmniej na ten moment medycyna tego nie wie. A jeżeli chodzi o stres tak na co dzień, no to stres taki silny, nagły stres może mieć wpływ na poziom cukru i to tak momentalnie, powodując taką tymczasową insulinooporność. I powiem Wam na przykładzie. Kilka lat temu podchodziłem do obrony mojej pracy magisterskiej, kiedy kończyłem studia, no i nie ukrywam, że ten stres był zajebiście silny. I to była właśnie jedna z takich sytuacji, w których insulina na mnie kompletnie nie chciała działać. Przede wszystkim obudziłem się już z za wysokim poziomem cukru, więc podałem sobie korektę, podałem sobie insulinę na śniadanie. No i siadam do śniadania i próbuję jeść. I uwierzcie mi, że nie byłem w stanie nawet kęsa kanapki, którą sobie zrobiłem, zjeść. Więc skończyło się na tym, no bo skoro podałem już sobie insulinę na to śniadanie, no to wypiłem szklankę soku owocowego, wsiadłem w taksówkę i pojechałem na obronę pracy magisterskiej. No i tak myślałem, kurczę, że ten cukier może mi spadać podczas obrony albo podczas czekania, bo tam na korytarzu strasznie długo staliśmy, ale absolutnie nic z tych rzeczy. Cukier się tak mocno trzymał powyżej 200, bo cały czas mierzyłem cukier, bo tak liczyłem na to, że mi w końcu spadnie, ale no za cholerę nie chciał spaść, podawałem sobie korektę. Cukier się trzymał do samej obrony bardzo długo i ta obrona trwała w sumie dość krótko. Jak wyszedłem i zszedł ze mnie ten stres, okazało się, że zdałem i w ogóle wszystko jest super, wszystko mi odpuściło i nagle ta czasowa insulinooporność również odpuściła, cukier zaczął mi spadać, zrobiłem się ultra głodny, szybko poleciałem do piekarni po jakąś bułkę, pączka czy coś w tym stylu. Zjadłem to szybko i już było ok. Więc takie sytuacje zdarzają się, więc jak będziecie pisać maturę, no to nie bójcie się, że będziecie mieli zbyt wysoki cukier albo test ósmoklasisty, który teraz się zbliża, albo prawdopodobnie się nie odbędzie, albo na przykład jak będziecie mieli egzamin na prawo jazdy. I to wszystko bierze się z tego, że nasz organizm w sytuacji silnego stresu wydziela dużą ilość hormonów, które działają w pewien sposób przeciwstawnie do insuliny i one powodują właśnie, że jest ten opór organizmu wobec działania insuliny. Coraz większa społeczność cukrzycowa lubi Twój kanał, widzi Twoje filmy, kojarzy Cię na mieście. Prawdopodobnym jest, że dla wielu osób stajesz się cukrzycowym autorytetem i że ludzie chcą postępować w cukrzycy tak jak Ty, być tak jak Ty, mieć
mieć pewnie nawet takie cukry jak ty. Nie boisz się, że diabetologiczna rozpoznawalność, sława trochę cię przygniecie? Dużo ludzi pokazuje twoje filmy na szkoleniach dla pedagogów, uczniów, czyli co za tym idzie, ciąży na tobie wielka odpowiedzialność. Bardzo ciekawe pytanie, muszę przyznać, jednak muszę tutaj troszeczkę się cofnąć i wyjaśnić ci pewną kwestię, bo nie wiem, czy wszyscy pamiętacie, że ja w momencie, kiedy zakładałem kanał, to moim założeniem było to, żeby pokazywać moje życie z cukrzycą takie, jakie faktycznie jest. Bez takiego kolorowania, bez słodzenia. Bo nawet nazwa mojego kanału, Nie Słodzę, ma takie podwójne znaczenie, no bo z jednej strony dosłownie nie słodzę, bo mam cukrzycę i nie za bardzo używam cukru, a z drugiej strony nie słodzę, czyli mówię jak jest, mówię jak naprawdę żyje się z cukrzycą. I ja właśnie z taką myślą, z taką ideą zakładałem ten kanał, żeby pokazywać, jak faktycznie wygląda moje życie i nie pokazywać, że cały czas mam idealne cukry, róbcie tak jak ja, bo wtedy będzie łatwo, bo z cukrzycą da się tak łatwo żyć. No nie. Jeżeli mam zbyt wysokie cukry, to wam to pokazuję. Jeżeli mam zbyt wysoką hemoglobinę glikowaną, to też wam to pokazuję. Jeżeli mam dobre cukry, to też wam się tym chwalę, tak? Właśnie o to chodzi. Chodzi o tą szczerość, o tą autentyczność. Ja chcę się tym dzielić, chcę się otwierać, żebyście wy też czuli się normalnie, żeby wam było łatwiej pogodzić się z tym, że po prostu nie zawsze jest idealnie. Bo ja wiem, jak to jest, jak lekarze wam mówią w szpitalu przy diagnozie, że będzie okej, nic się w waszym życiu nie zmieni, będziecie żyć normalnie, tak jak do tej pory, że jak będziecie robić to, co wam każą, to wtedy będzie idealnie. A jak wiemy, nie jest tak zero-jedynkowo, więc ja swoją działalnością chcę raczej pokazywać autentyczność, niż pozować na osobę, która jest idealnie wyrównana. A jeżeli chodzi o tą rozpoznawalność, no to nie oszukujmy się, nie mam jakiegoś ogromnego kanału, żebym nie mógł, wiesz, przejść normalnie po chodniku i kogoś znajomego nie spotkać. To jest tak, że w swoim życiu spotkałem się może, nie wiem, kilkanaście razy z kimś całkowicie przypadkowo w mieście, że ktoś do mnie zagadał, mówi, hej, oglądam twój kanał, też mam cukrzycę. Jednak za każdym razem było to bardzo miłe spotkanie, bo ktoś podchodził, chciał zagadać, chciał powiedzieć coś miłego o moim kanale, podziękować mi często, zrobić sobie ze mną zdjęcie i tak dalej. I mnie to zawsze cieszy, te spotkania zawsze były bardzo sympatyczne, bardzo miłe. Nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, podchodźcie do mnie, jak mnie gdzieś poznacie. Jednak zdarzają się takie sytuacje, jak na przykład ostatnio byłem na turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z cukrzycą. Tam była jakby moja grupa docelowa, były dzieci z cukrzycą, byli ich rodzice, więc tam podeszło do mnie, no nie wiem, z 30-40 osób i każdy mnie znał, każdy dziękował mi za kanał. Ja też pytałem o to, co im się podoba na kanale, co oglądają, jaka jest ich ulubiona seria, film i tak dalej, bo dla mnie to jest jedyna okazja, kiedy ja mogę spotkać się z wami, mogę was spytać o coś, mogę wam podziękować za to, że mnie w ogóle oglądacie. I pytałeś jeszcze o ważną kwestię, czyli to poczucie odpowiedzialności. I ja nie mam takiej odpowiedzialności, że muszę mieć super cukry, że muszę być dla każdego wzorem. Ja pokazuję, jak faktycznie robię, że popełniam błędy, że nie mam idealnych cukrów i ja tutaj właśnie spełniam swoją misję. Natomiast dbam w każdym filmie o to, żeby moje filmy, moja treść była poprawna merytorycznie. I tutaj moim zdaniem ciąży na mnie największa odpowiedzialność, no bo nie chciałbym absolutnie zrobić wam krzywdy swoimi poradami. Zawsze staram się kilka razy sprawdzić to, co mówię, żeby nie powiedzieć po prostu jakiejś głupoty, no bo najgorzej, jeżeli wykorzystałbym to, że traktujecie mnie jako wiarygodne źródło informacji, żebym wykorzystał to tak, żeby wam w jakiś sposób zaszkodzić. Więc to jest ta odpowiedzialność, która na mnie ciąży. A to, że pokazywane są moje filmy na jakichś szkoleniach, w szkołach na przykład, kiedy pojawi się tam dziecko z cukrzycą, są filmy pokazywane moje na przykład na temat pierwszej pomocy przy hipoglikemii, no to dla mnie przecież to jest spełnienie marzeń, po to właśnie ten kanał robię. To jest super. Tak ma być. Możecie się dzielić moimi filmami, nie musicie do mnie pisać. Możecie je pokazywać wszędzie. Nie ma tutaj jakichś zastrzeżonych praw. Pokazujcie, dzielcie się wiedzą. Tyle. I mamy pytanie na temat koronawirusa. Jak w kontekście COVID-19 ma się zwiększenie ryzyka u cukrzyków w nawiasie obu typów? Wirus ma interakcję z tymi samymi białkami, co inhibitory konwertazy angiotensyny, m.in. nadciśnienie i problemy kardiologiczne. Czy oznacza to, że z populacji cukrzyków większe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby jest u osób biorących te leki w porównaniu do osób ich niezażywających?
I może odpowiadanie na to pytanie zacznę od jego drugiej połowy. To, jakie ktoś leki przyjmuje przy cukrzycy typu drugiego, na nadciśnienie i tak dalej, to nie leży absolutnie w moich kompetencjach i nie chciałbym stworzyć w internecie takiej treści, która opierałaby się na tym, że mi się coś wydaje albo gdzieś coś przeczytałem, bo po prostu ktoś mógłby się do tego niepotrzebnie dostosować, no i mógłbym komuś zrobić w ten sposób krzywdę. Więc to, jakie ktoś bierze leki, z jakich leków ktoś rezygnuje, to jest, myślę, tylko sprawa dla pacjenta i lekarza, który go prowadzi. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszą połowę Twojego pytania, to jest oczywiście ono bardzo ciekawe. Teraz temat związku cukrzycy i ryzyka zarażenia się nowym typem koronawirusa jest tematem bardzo na topie, więc oczywiście nie mogło go tutaj zabraknąć. I w mediach bardzo często, bardzo głośno mówi się o tym, że właśnie w grupie ryzyka znajdują się osoby chorujące na cukrzycę. Jednak przyzwyczajmy się już do tego, że w mediach nie za bardzo rozgranicza się typy cukrzycy, stan chorego i tak dalej. No bo jak dobrze wiecie, jako moi widzowie, zdajecie sobie sprawę z tego, jak wiele jest typów cukrzycy. Jednak przyzwyczajcie się do tego, że w mediach, jeżeli słyszycie cukrzyca, to prawdopodobnie ktoś, autor ma na myśli cukrzycę typu drugiego, ponieważ takich osób jest najwięcej. Moim zdaniem i zdaniem większości osób, ekspertów, które wypowiadają się w tym temacie, tu nie chodzi o sam fakt, że ktoś ma zdiagnozowaną taką chorobę jak cukrzyca, tylko to, jak dobrze jest wyrównany i czy ma jakieś inne choroby towarzyszące, bo u osób, które mają cukrzycę typu drugiego, są starsze, są otyłe, to bardzo często występują już powikłania. A jak wiecie, jednym z powikłań cukrzycy są choroby serca, choroby naczyniowe, które pozytywnie, podobnie jak na przykład wiek i nadwaga, pozytywnie przyczyniają się do tego, że takie zakażenie koronawirusem jest po prostu cięższe i bardziej dla takich osób ryzykowne. Ale nie bójcie się, sam fakt tego, że chorujecie na cukrzycę, nie predestynuje Was jakoś bardziej do tego, że zostaniecie zainfekowani nowym typem wirusa szybciej niż inni, albo że może on zrobić Waszemu organizmowi większą krzywdę. Więc ja absolutnie dementuję te plotki, nie musimy się bać bardziej niż inne osoby. Róbmy po prostu to, co robimy normalnie, czyli dbajmy o poziomy cukru, bo im lepiej będziemy mieli tą glikemię wyrównaną, tym będziemy mieli lepszą odporność i prawdopodobnie nic nam się nie stanie. I oczywiście obok tego przestrzegajmy wszystkich zaleceń, które sugeruje nam Ministerstwo Zdrowia. Dbajmy o siebie, pamiętajcie, żeby zostać w domu. No i strasznie długi mi ten odcinek wyszedł. Jeżeli dotrwaliście tutaj do końca, to napiszcie koniecznie w komentarzu hasło dobrych cukrów, bo takich właśnie cukrów Wam życzę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Niedługo widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!